Wczoraj teren przy ulicy Kilińskiego wizytowali Jerzy Łużniak, a także urzędnicy z Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, którzy przez ostatnie dwa tygodnie porządkowali miejsce, w którym powinna stanąć swego czasu galeria handlowa. Po ponownym przejęciu niemal całego placu, jednym z pomysłów było stworzenie przy ulicy Kilińskiego parkingu. Dzisiaj jest niemal pewne, że jednak nic z tych planów nie wyjdzie. Po uporządkowaniu takim wstępnym tego terenu myśleliśmy wcześniej, że tu byłaby możliwość tymczasowo zorganizowania miejsc parkingowych, ale biorąc pod uwagę nierówności terenu i te wszystkie pozostałości, jakie tutaj są po różnego rodzaju obiektach budowlanych, to niestety prawdopodobnie ten pomysł nam się nie będziemy mogli go zrealizować, no ale dalej będziemy starali się w jaki sposób ten teren zagospodarować. Tak czy inaczej, plac przy Kilińskiego póki co zostanie wyłączony z użytkowania. Przypomnijmy, że miejscy urzędnicy w sądzie zamierzają także odzyskać kawałek terenu, który póki co należy jeszcze do spółki Prologis. Po przejęciu części terenu, niestety tak to zostało wszystko zorganizowane kilkanaście prawie już chyba lat temu, że część tego terenu to poprzedni właściciel wykupił na własność, część było wieczyste użytkowanie i to wieczyste użytkowanie w dwóch kawałkach odzyskaliśmy. Pozostała działka, która niestety jest po środku, jako własność jeszcze tej firmy Parkridge. Jesteśmy teraz w trakcie próby możliwości odzyskania od tej części nieruchomości. Być może teren dawnego targowiska Kilińskich w przyszłości zamieni się w skatepark albo plac rekreacyjny. Takie pomysły na gorąco wczoraj przedstawił zastępca prezydenta Jerzy Łużniak. Sprawy mogą wziąć w swoje ręce także mieszkańcy poprzez projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego na przyszły rok.